Cześć, tu Borys Gaminger GSTF. Dzisiaj was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest spóźniony odcinek o jeden dzień. Po prostu wczoraj nie mogłem nic nagrywać, wczoraj nie mogłem być przed kompem. Dzisiaj zagramy sobie w nową grę. W ogóle nie odpalałem ją, ale byłem tylko w menu zobaczyć. Oczywiście tą grę możecie na telefonie sobie zagrać, tylko że tam jest troszkę mniej funkcji. Na telefonie jest za darmo, tutaj musicie zapłacić 5 tych. Oczywiście ja nie sponsorowałem, ja przed chwilą sobie kupiłem. Ta się nazywa Good Pizza, Great Pizza. Grałem w nią na telefonie i myślę, że lepiej będzie się na kompie grało. Jeszcze szybko sobie ze sklepu punktów. O. Kupimy sobie... Co? Aha! Dobra, że jak będę zwracał... Dobra. Muszę mieć więcej niż 2 godziny. I dzisiaj jest ostatni dzień. Mam nadzieję, że jeszcze będzie wydarzenie walentynkowe dzisiaj. Bo jak nie, to... Będzie krótszy odcinek. Zagraj w Good Pizza, zagraj w Windowed. Good Pizza, Great Pizza. Okej, ja tutaj się połączyłem z kontem googlowskim. A jeszcze tam miałem potwierdzić przecież. Jeszcze szybko na telefonie potwierdzę, bo zapomniałem potwierdzić. Jak widzicie, jest nowa gra, wszystko ładnie, pięknie. To user. Coś mi przesłali? Aha, dziękuję za dokonanie zakupu. Tylko to mi Steam przesłał. Dobra. No to rozpoczynamy nową grę. Samo się u was będzie rozpoczynać, jak nie u mnie. Znaczy może trochę inaczej, ale... Okej. Zaczynamy. Okej, plakat. O! Ej, ale super. Plakat możemy wywiesić. O nie, to jakaś pizzeria. Dobra, spoko, oglądałem YouTube'a. Kolejna pizzeria. To jest tamten Alicante pizzarz. Próbujesz zająć moje terytorium, co ty w ogóle... Nie wiem. Było pytanie retoryczne. Zobaczymy, co umiesz. 6 kawałków z sosem i serem. Dobra, robimy cyk. No wiem. Wiem, że składniki kosztują. Oj, trochę mało tych składników będę dawał. Będę musiał ruchem okrężnym. Wiem, że tu mam przepis. Przecież grałem już tą grę. Ale kroi się lepiej. Okej, ten samouczek mi trochę przeszkadza, ale... Damy radę. Super. To jest najgorsza pizza, jaką jadłem. Nigdy nie będziesz mistrzem takim jak ja. Ha, ha, ha. Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fantazyjnych dodatków. Tylko sos i ser. Dobrze, proszę panią. Nie mam żadnych fantazyjnych dodatków, więc... Przyspieszenie już mam? Jeszcze mnie nawet nie uprzedzili, ja już mogę sobie przyspieszyć? Okej. Proszę. No. Dobra, trzeba będzie trochę szybciej się urabiać. Aha, nawet nie wiem, czy jestem tutaj po pizzę. Czy już wiem nawet... Co to będzie za wypowiedź? Będę dawał tak trochę mniej, bo mi się nie chce. Ja po lewej będę miał ten nożek.
Dobra, będzie się trochę. Jedna pizza z serem. Nie zapomnij o sosie. Znam osoby, które zapominały o sosie. Trzeba będzie umieć nakładać sos i ser. Na telefonie się zarabia, widzowie, na telefonie się bardzo słabo zarabia. O, przepis mi dali. Są moje pizze. O, ej! Ja! Tego właśnie brakuje na telefonie. Tych tutaj przedziałków. Nigdy nie pamiętam, co jest owocem, co jest warzywem. Tych właśnie przedziałków mi tylko na telefonie brakuje. Tego jednego przedziałka. Już walentynkowy chyba się skończył. Zaraz zobaczę w menu. Czas w ogóle nie upływa. Proszę pana. Mogło być trochę lepiej. No co ci źle zrobiłem? Uff, zdążyłem przed zamknięciem. No to twoja paczka. To jest moja paczka. Czyż to ma iPad? Tak. Drogi Pikachu, pozdrowienia od Światowego Stowarzyszenia Pizzy. Chcemy przywitać cię w cudownym świecie. Oto MyPad, w którym znajdziesz kilka wyzwań. Wykonaj je, aby zdobyć nagrody i rozwijać firmę. Cieszysz się? Oczywiście. Oczywiście, że się cieszę, bo to jest mój nowy MyPad. Dobra, to sobie zaakceptuję. To już. Dobra. Blum. Dobra. No, i 19 dolców. Peperoni darmowy. Ej, w tamtym trzeba było za peperoni płacić. Stoły są za dwie dychy. Okej. Nie stoły, chciałem sobie kupić dekoracje. Tak, jest. Jeszcze jest event Halloween. No, czy nie? Halloweenowy, a walentynkowy. Aha, dobra, bo ja przecież dałem sobie ten update. Stoły. Czemu? Aha, dobra, ja taką muszę. Zmyty w kuchni. Dobra, wszystko jest domyślnie. Tutaj różowa ramka mogę sobie kupić, ale nie chcę. Nam iPad. Aha, to za friko teraz mam te wszystkie. Dobra, to zobaczę, co będzie na święta wszystko. Na otwarte. O! I tutaj chyba troszkę czasu spędzę, bo... Ej, tu są diamenty znowu. Różowe drewno. Jasny zygzak. Pudełka. O! Pudełko. Jakieś pudełko może byśmy sobie kupili. Znaczy, ja lubię to kartonowe. To kartonowe jest nawet spoko. Ale ja bym chciał to ok. Pudełko ok. To jest fajne. To pudełko ok, albo takie. Nie, to jest dziwne. Jeszcze był taki znaczek pizza, ale to potem chyba będzie. Stoły. Wiecie co, ja sobie chyba kupię jeszcze stoły. Różowy stobrus. Staw stołów walentynkowych. Dobra, to trzeba sobie zbierać kasę teraz. Stem, next day. Pizza News Network. Pizzeria nie ma w sobie słowa pizza. Dlaczego i kto jest temu winny? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Z innych źródeł. W związku ze zbliżającym się świętem czterech dodatków patriotyczni patroni przygotowują swoje podniebienia na niezrównane smaki. Fani żywności gromadzą się w nowej, kwitnącej pizzerii, obiecującej idealne dla podniebienia każdej osoby. Czy nowa pizzeria pokona pizzerię rywala Alicante? Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Kolejny dzień. Osiągnięcia. Ukończyłem dzień gry. Brak zwrotów przez jeden dzień. Okej. Okay.
Pizza z serem są świetne, ale żeby dodać pierwszej ligi, będziesz musiał opanować mięso. A królem peklowanego mięsa zdecydowanie jest pepperoni. Zobaczmy jedną. Dobra, nie marudź, tylko ci zrobię to z pepperoni. Na początku będę miał problem z... Wiem, jak rozkładać. Aha, dobra, ja sobie... Pierwsze moje ulepszenie to będzie na pewno... Znaczy... Przyspieszę sobie piec. Okej. Wow, to prawdziwa pizza! Prawdziwa pizza! I tak nigdy nie będziesz tak dobry jak ja. Ha, ha, ha. To jest Alicante, jakby coś ten był. Gość. Pepperoni. Okidoki. Nauczę się, widzowie. Jak będzie setny dzień, to się nauczę. Chodzi mi o ser. Pierwszy mój automat to będzie do sosu, zdecydowanie tak. Kul. To bez wątpienia najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Cześć, czy mogę dostać pizzę pepperoni? Okej. Moje pizza pepperoni, nie uciekaj. Nie wiem, jak ja sobie poradzę z dwoma pizzami. Jeszcze na tym wąziutkim blacie. Kurde, już mi zgasł piekarnik. Ale no dobra. Dawaj, szybciej. Dawaj, szybciej. Gaz, gaz. Gaz, gonna keep it the gas tonight. To niemożliwe, tylko Magda Gessler umie tak gotować. Cześć, poproszę jedną pizzę. Proszę? Racja, Nie, chcę pizzę pepperoni. Wiem, jaka to pizza pepperoni. Na telefonie się znacznie łatwiej rozkłada składniki. Spokojnie, widzowie, jeszcze się nauczę. Wsadaj się. Dobrze. Aha, no tak, przecież mam jeszcze ten. Mam jeszcze godzinkę. Soser. Ja wam nie będę tego czytał. Po prostu się domyślicie z odcinka, o co tej pani chodziło. Albo sobie zatrzymacie w odpowiednim momencie. Bo ja po prostu nie lubię na głos czytać. Proszę panią, bardzo. Pyszne, 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 pyszne. Szczęśliwy klient jeden. Widzicie to? Zamknąłem już i włączyłem iPada, jak przedłużyć dzień. Zamknąłem pizzerię, włączyłem szybko iPada i ten. Ale już dobra, do widzenia.
Cyk, 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 cyk. Zarobiłem 18, no i widzowie, ja tyle, 18, to teraz zarabiam na mojej komóreczce. Zarabiam nawet czasami 2 złote, 15 zł. A tutaj drugi dzień i 18, a tutaj mam 41 dzień. Więc widzowie, wynajem, zwroty, składników dużo zużyłem. Gra jeden dzień dłużej, dobra. Tutaj może historii nie być. Ej, ale to jest fajne. Tylko, że nie mam na to kasy. A szkoda. O kurde. Ja chcę mi na ściany zobaczyć. Gdzie jest połowiczna cegła? Jeszcze nie odblokowałem, zwyczajny biały nie, a biała cegła? Tak średnio. Drewniane deski? Jeszcze gorzej. Nie. Dobra, jakoś tam będzie. Nie, nie chcę pasek. A podłoga? Białe płytki są dobre. Jeszcze do połowicznej ściany są ekstra. Pudełka na pizzę. Nie mam nic innego. Dobra. Zjesz to? Naukowcy odkrywają, że ser zawiera substancję chemiczną, powszechnie występującą w żołądkach krów. Od naszego sponsora Pizzeria Alicante wypróbuj jeden z naszych 5000 dodatków do pizzy i powiedz nam, który jest najlepszy. Nie mogliśmy się zdecydować. 5000 pizz jeść. Ja nie mogę, ten Alicante przesadza. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Już Alicante, poczekaj. Już Alicante. Uznałem, że pizzeria jak z horroru wygląda na zamknięta. Czy macie w ogóle pizzę pół na pół? No oczywiście, mamy. Przynajmniej wiesz, co myślą o tym miejscu ludzie. Zobaczmy, jak równo powiedzieliś pół z serem, pół z pepperoni. Wiem, jak się robi pizzę połówki. Pizza połówek to jest dobra pizza. Good pizza, great pizza to jest pizza połówek, widzowie. O, jeszcze mam te? Jeszcze mam samouczek? Dobra, fajnie. Bo chcę sobie wzór do samouczku kupić. W ulepszeniach. Mam nadzieję, że on nie jest za drogi. Cyk, cyk i cyk. Proszę cię bardzo, mój Alicante. Czekaj. Znowu coś mam na iPadzie. Och, to całkiem niezłe. Co to jest? Ha, tak pizza. Ach, to ta pizza. Jakoś tak, bo nie doczytałem. O, cześć, jak się masz? Szczęśliwych walentynek. Czy możemy chwilę porozmawiać? Jasne. Więc Flora i ja jesteśmy razem od 2 lat. I wszystko układa się świetnie. Mamy dobre wspomnień i chcę jeszcze więcej. Dobrze to słyszeć. Myślę, że jest jedyną tą... No wiesz, chcę ją poślubić i spędzić z nią resztę życia. Druga rocznica jest dobrym momentem, aby ruszyć dalej. Ale nie wiem, czy ona czuje to samo. Nie wiesz? Wiem, że mnie lubi, ale nie jestem w 100% pewien. Czy chcę przejść na kolejny poziom, przynajmniej teraz? Rozumiem. Potrzebuję twojej pomocy, aby się tego dowiedzieć. Pomożesz mi? Z przyjemnością pomogę. Dzięki. Przemyślę to i wrócę do ciebie później. Pa. Wiem, że mam nową aplikację. Historia. Cieszę się, że Kevin chce zadać to pytanie. Historia, czy wyjdziesz za mnie? Historia walentynkowa. Pół pepperoni, pół ser. Okej. Widzowie, ja też oszczędzam na składnika. Z tego, że mi się nie chce, oszczędzam. Oczywiście na pepperoni nie, ale na serze oczywiście. I na sosie.
Oczywiście zachęcam do zainstalowania na telefonie, też jest nawet fajnie, tylko że dużo reklam i jakby coś, to ten materiał nie jest sponsorowany. Ale fajna gra też na telefonie, tylko się mniej zarabia. Doskonałość, wow, spadaj, chcę następnego gościa. Potrzebuję pepperoni bez sera. Się robi. Kierowniczko, już się robi. To dziwnie wygląda. Nie wiem, czy ja w ogóle zrobię jakąś pizzę bez tego wzoru. No i miałem ten wzór sprawdzić przecież. Kurde, zapomniałem, czy to przed chwilą powiedziałem o tym wzorze. Dobra, zaraz sobie kupię. To jest dzień trzeci. To jest dzień trzeci i dalej mam ten wzór do nakładania dodatków. Czy on będzie ze mną na stałe i z Afriko? Kul, 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 kul. To bez wątpienia najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Okej. Okay. Chcę pizzę tylko z sosem. W sumie możesz położyć peperoni na jednej połowie. Okej, okay, czyli połowa peperoni bez sera. Wiecie co, ja sobie dokupię może. Bo to jednak dużo daje ten piekarnik. I pizza dla pana. 10 na 10. No i to się rozumie. Okej, okay, więc potrzebuję pół pizzy z serem, a na drugiej połowie peperoni, ale bez sera. Dobrze, proszę panią. Już się robi. Tylko mi chodzi o sos, ale... Okej. Ale ja mam samych zadowolonych klientów. Zdążę jeszcze jedną, zdążę! Zdążę! Zdążę jeszcze jedną pizzę! Szybko, spadaj! Szybko! Szkliknę! Kliknę! Tak! Wiem! Wiem, że mam ci zrobić! Placek ci zrobię. Placek ci zrobię. Pokroję ci go, bo jestem twoim dobrym kolegą. Będę twoim dobrym kolegą. Okej, okay, dziękuję. Cyk, 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 cyk. Ile? 13. No! Nawet dobrze. Kiełbasa za dwie dychy. Naprawa pieca za dwie dychy. Wzór do nakładania dodatków! Zbieramy na to! Musimy to kupić. A co to jest jeszcze? Ustawienia. Przepisy. Dodatki. Czyli papryka jest owocem, a cebula warzywem. Już będę wiedział. Dobra. Dodatki jeszcze zobaczę. Dobra. Kupuję sobie kiełbaskę. Zaraz będą narzekać, że co... Przecież nie miałem na tamto zbierać już, dobra. Następny dzień. Wiadomości poświęcone pizzy są słuszne, odpowiedzi naszych widzów są niezwykłe. Z innych źródeł, nasz festiwal dodatków już jutro się zaczyna. Przez cały miesiąc będziemy świętować smaki pizzy. Dzisiaj jest dzień połowy, spodziewaj się zamknięcia innych sklepów, z których nie sprzedają pizzy pół na pół. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Następny dzień. Nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent w zamian za pyszną pizzę. Proszę cię bardzo. Wiem, kim jesteś i dam ci pizzę z serem. Najpyszniejszą, jaką mogę. Pizza z serem. Margarita jest bardzo dobra. Ostatnio zamówiłem margaritę, czyli zamówiłem z rodziną margaritę i nie zjadłem margarity, tylko capricciosa. Jakoś capricciosa mi lepiej smakuje niż margarita, ale... O kurde.
Już nie mam tego wzoru. Ale krojenie znam. Krojenie akurat ja znam. Dziękuję ci bardzo, to dla ciebie. O! Bakłażan! Bakładziano, jakby coś. Jak nie wiecie, to jest bakładziano. Powiem wam. No dobra, mogłem wam powiedzieć w następnych odcinkach, ale już dobra. Nie zapomnij tego robić codziennie, sprawdzę później. Okej. Okay. Hej, wróciłem, obmyśliłem plan, który zadziała. Okej. Okay. Czemu mój gość ciągle mówi okej? Okay? Poproszę Florę, aby jutro zamówiła do mnie pizzę. Kiedy tu przyjdzie pogadać z nią, aby zobaczyć, co myśli o małżeństwie. A ty nie przyjdziesz? Nie, myślę, że domyśli się tego, że jeśli tu będę. Dzięki, przyjacielu. Wrócę później. Pa. To kolejny dział historii. Kevin jest miłym facetem, ale nie jest pewien, co czuje Flora. To nie jest... dobra. Pepperoni bez... połowa bez sosu. Mam nadzieję, że tak miało być. I teraz mamy kryzys. Myślę, że tak może być. Myślę, że tak może być. Jeszcze raz zobaczę to zamówienie. Hej, jak leci, poproszę pizzy pepperoni, połowa bez sosu. No chyba tak. Bum, bum, bum. Dzięki za tę pizzę. Następny. Chcę zamówić połowę pepperoni, połowę z kiełbasą, ale cała bez sera. Czyli mięsna. Cała bez sera. Wiem, że widzowie właśnie straciłem kilka dolarków. Ale mi chodzi o zamówienie ten. Zaraz. Dobra. Właśnie zmarnowałem sobie kilka dolarków. Ale już dobra, mam nadzieję, że dzień dzisiejszy nie będzie na minus. Widzowie, spodziewajcie się dzisiaj kolejnego odcinka z tej gry. Dzisiaj będzie jeszcze jeden odcineczek, bo chcemy dokończyć naszą historię. Którą mogę tylko dzisiaj dokończyć. Chcę zamówić pizzę z serem, z jedną połową bez sosu. Włożę do pizzy dwa razy. Z serem, jedna połowa bez sosu. A ser na całej. I dobrze wypieczona. Wiem, że dopiero to pod wieczór zrobiłem. Kurde, dawaj tu. Dawaj tu, to jeszcze może jedną pizzę. Znaczy jedną na pewno, dwie może zrobię szybkie. Jak jednej nawet nie zrobię, to ja będę mistrzem. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Czy jest tu możliwe, żeby nie było sera na mojej połowie pizzy pepperoni? Oczywiście. Czyli pepperoni, połowa bez sera. Na połowie, ej, żeby nie było sera na mojej połowie pizzy pepperoni dam na całość. Zaraz będzie, że pepperoni miało być tylko na jednej stronie. Mój wzór by się przydał do nakładania dodatków. No ja nie wiem, czy na tym odcinku coś w ogóle zarobię. Mam zamiar całować tą pizzę. Okej. Okay. I widzowie, ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanko. 2 złote zarobiłem. Naprawa pieca, to zaraz automat...
Teraz akurat do automaty. Dobra. To ja wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Okej, no wiem. Dzisiaj wam dziękuję za oglądanie. Zaraz będzie następny odcinek. Cześć.